Hejka wszystkim, w dzisiejszym odcinku będzie Q&A na temat mojego psa. Zadawali przyjaciele bardzo dużo pytań, najwięcej moja przyjaciółka Laura. I bardzo ją pozdrawiam i bardzo dziękuję za to, że zadawała tyle pytań. I Marcę też tak samo pozdrawiam. Więc nie przedłużając, zaczynajmy. Okej, pierwsze pytanie. Jaką zdrową karmę polecasz, jakiej nie polecasz? Już wam pokazuję. Polecam otóż karmę Royal Canin, czy jakoś tak. No to jest ogólnie chyba dla szczeniaczków, ale no, to jest nie płynna karma, tylko no wiecie, taka nie jest sucha karma, tylko jakaś, zapomniałem jak to było. To jest chyba jakaś płynna, no zresztą tutaj widzicie, jak to mniej więcej wygląda. A tu mam suchą karmę i ona wygląda tak. Nie będę ją dotykać, bo potem mi pies wyczuje zapach no i ręce tej karmy. Będzie potem mnie cały czas lizał, ale tak, to też jest Royal Cant i wygląda normalnie, tak jak zwykła karma. No, więc przechodzimy do drugiego pytania. Dobra, więc drugie pytanie. Ulubione zabawki mojego psa. Już wam pokazuję. Pies ma bardzo dużo zabawek, ale to jest jedna z jego ulubionych, która robi takie coś. No i mój pies już reaguje. No ale wygląda ona tak. Nie więcej. Bo ma dużo. Okej, więc teraz lecimy do drugiego pytania. Przepraszam, do trzeciego. Dobra, więc teraz trzecie pytanie. Ile miesięcy lat ma mój pies? Mój pies, mój malutki szczeniaczek ma 5 miesięcy. No, taki chudziaczek. Okej, czwarte pytanie. Jaka rasa jest dokładnie twojego psa? Mój piesek to jest kawalier. Kawalier pisze się, tutaj, sobie, tutaj gdzie będzie napisane jak się pisze, pisze się C, A, F, A, L, I, R. Tutaj po prostu będzie się mieli do góry gdzieś napisane. Okej. Okej, teraz piąte pytanie, gdzie wychodzisz z nim na spacer? Z moim psem zależy, czy wychodzę na długi spacer, czy na krótki. Jak wychodzę na krótki, to jest tylko wzdłuż takiego nowego bloku, a jak na długi, to wychodzę z nim na warte. Okej, teraz szóste pytanie. Ile trwa spacer z twoim psem? Jak mówiłam, krótki trwa gdzieś około 10-5 minut, a długi tak z godzinka, co najmniej godzinę. Więc co jest? Wiem, tu jest kalmy, tak. Okej, siódme pytanie. Skąd są psy? Czytałam dużo na ten temat, jeszcze nawet przed quizem, czy jak tam. Są ze wschodniej Azji, czy jakoś tak. Ale mój pies pochodzi z, znaczy no jest, pochodzi z Anglii, czy jakoś, no z Anglii, jest Anglikiem, tak? No. Okej, ósme pytanie. Co twoje pierwsze zwierzę? Nie, ja jeszcze miałam kiedyś małego chomiczka. Ale umarł. Okej, dziewiąte pytanie. Gdyby nie Franek, to jaka rasa psa byś wybrała? Pewnie owczarka niemieckiego. Ale owczarka niemieckiego, ale to jakbym się wyprowadziła, bo teraz ma takiego malutkiego psa, naprawdę. Takiego, jakiego chciałam mieć. A tak to nawet się na tym nie zastanawiałam. Okej, więc następne pytanie. Co jest ulubionym przysmakiem twojego psa? Już pokazuję. Okej, mój pies naprawdę kocha takie przysmaki. Poczekajcie, tutaj większe. Takie przysmaki, takie kości i takie serduszka. Naprawdę on to uwielbia. Poczekajcie. Jak się patrzy na te przysmaki. Patrzcie, jak się patrzy. Okej, nie przedłużając dalej.
11. Skąd pomysł na imię? Nie wiem, po prostu weszłam sobie na taką stronkę, gdzie były napisane imienia po prostu dla psa i tam sobie wybrałam i moim rodzicom się spodobało to imię. Okej, następne pytanie, numer 12. Czy twój pies ma własne legowisko? Jak tak, to pokaż. To jest mego psa legowisko, nie jest zbyt duże, nie jest zbyt małe. Tutaj w środku ma taką poduchę, ale to było w zestawie i taki kocyk. No, jest wygodne, bo naprawdę spędzę tam bardzo dużo czasu. Więc następne pytanie. Okej, 13. Co? Ile się myje psa? Zależy, szczerze zależy jaka jest rasa. Mój to naprawdę... mojego się myje, tak czytałam, co tydzień od rasy psa. Kolejne pytanie. 14. Czym myjesz psa i czego nie polecasz? Już wam pokazuję. Ja myję psa takim płynem, nazywa się Deleo, czy jakoś tak. Nawet podobny jest obrazek dla mojego pieska, to jest szampon dla szczeniąt. Na pewno kiedyś, jak mój pies dorośnie i będzie szczeniaczkiem, to będę używać innego. A, i nie polecam Totobicz, jakoś tak. Naprawdę nie polecam. Po pierwsze, brzydko pachnie, to po pierwsze. Po drugie, szybko się pies potem brudzi, naprawdę. Poza tym, że jest bardzo drogie, to jeszcze w ogóle się nie nadaje do mycia szczeniąt. Ja nie mówię, może dla dorosłych psów to jest naprawdę dobry szampon, ale dla szczeniaków naprawdę nie polecam. Pytanie. Okej, więc następne pytanie. Gdzie twój pies śpi? No, śpi w posłaniu, ale na przykład dzisiaj do mnie przyszedł o 6 w nocy, więc no. Okej, następne pytanie. Ile żyje twoja rasa psa? 9 do 14 lat. Ale nie wiem, może dłużej. Co nie można dawać do jedzenia psu? Powiem jedno i wyraźnie. Słodyczy, naprawdę słodyczy. Bo słodycze naprawdę szkodzą psu, naprawdę nie polecam. Mojego wuja pies kiedyś zjadł czekoladę. Kolejne pytanie. Jakby nie Franek, to jakbyś go nazwała? Nazwałabym go prawdopodobnie Bruno albo Karmelek. Karmeluś. Ale nazywał się Franek. Okej, następne pytanie. Ważysz psa? Psa. Tak samo z siebie psa nie ważę. Jak chodzę na miesiąc do szczepienia, czy tam na odrobaczenia, czy na ściekliznę, to wtedy pan... to wtedy pan, który po prostu robi mu te zabiegi, wtedy musi przed tym zabiegiem, jakby to powiedzieć, go ważyć. No. Jakie fryzury u psów są niewygodne? Szczerze, mój pies nie ma długiej sierści, chyba nawet nie będzie miał. No wiecie, to zależy też jaka rasa psa. Może niektóre lubią, nie wiem, jakieś takie kiteczki tutaj do góry, niektóre nie. Jakieś te pytania. Thank you.